Podczas gali organizowanej przez grupę Boxing Production w Białymstoku spotykamy się z Aleksym Guziemskim, byłym pretendentem do tytułu Mistrza Świata w Federacji WBO w wadze półciężkiej. To ty miałeś dzisiaj tu występować w pojedynku wieczoru i powiedz, co się stało, że jednak, bo wiemy, że odniosłeś kontuzję, jak do tego doszło. No witam was serdecznie. No akurat to właśnie to już wiecie, odnosłem kontuzję, no wiadomo, no sport to zdrowie, no niestety wydarzyło się no, coś przykrego. No, nie związana sprawa z boksem właśnie, no grałem w kosze, no upadłem i tak właśnie wyszło. Promotor nie był trochę zły, mimo wszystko, że taka historia się wydarzyła, musiał być trochę, bo tutaj ty miałeś przecież pojedynku wieczoru występować. No na pewno uważam, że ja chyba byłem najbardziej zły, bo jednak zacząłem już ten okres przygotowawczy, a tutaj no wiadomo, no nie oszukaj się, zdrowia się nie oszuka, no niestety, no, trzeba było zrobić, przerwać, no i założyć rękę w gips, no i czekać. Powiedziałeś przed chwilą, że gips zdjąłeś dosłownie kilka dni temu. Wobec tego, kiedy możesz wrócić na salę treningową? Nie wiem, już jakieś pierwsze zajęcia i kiedy możemy cię zobaczyć najwcześniej w ringu? No właśnie, kilka dni temu zdjąłem gips, no i zacząłem na sali się pojawiać. Wiadomo, że jeśli nie robi się elementów typowo bokserki, czyli nie bije się worek, czy tam w rękawicach niewiele się robi, praktycznie nic nie robię, ale wiadomo, że siła ogólna, czy przede wszystkim bez czego się nie da walczyć, czyli treningi kondycyjne, to jest podstawa. Pamiętam, że po tej listopadowej przegranej w Białymstoku też z Dudun Gumbu, no wahałeś się, czy jednak nie skończyć kariery zawodowego pięściarza. Mieliście spotkać się z promotorem Darkiem Snarskim, porozmawiać o tym, co cię ostatecznie skłoniło do tego, żeby jeszcze tutaj walczyć, jeszcze próbować. No powiem tak, no przede wszystkim czujesz się dobrze, to jest najważniejsze, wiadomo, jednak ten charakter sportowca no, wygrał, no chciałbym przede wszystkim, jeżeli zdrowie pozwoli, no dostać walkę o tytuł i przygotować się na nią, to jest najważniejsze. No. Żeby dostać walkę o tytuł, też trzeba zaistnieć wcześniej w rankingach, jakieś tam znaleźć się w 15 określonej federacji, jeżeli mówimy rzeczywiście o tych poważnych tytułach, no i też żeby się w takim rankingu znaleźć, trzeba dobrych pięciarzy wcześniej pokonać. Tutaj jest nadzieja, że takie walki tutaj w Białymstoku przez twojego promotora zostaną zorganizowane, żeby jednak cię na te dobre miejsca, żebyś tam po prostu mógł trafić. No powiem tak, no na pewno tutaj u nas na polskim rynku jest to o wiele trudniej, aczkolwiek wiadomo, no jeżeli, no nie ukrywajmy, jeżeli się znajdą pieniądze, to znajdzie się temat na walkę, no i Jestem przekonany, że stać nas na to również, a jeżeli nadarzy się okazja i przede wszystkim się przygotuję na walkę, to mogę i pojechać za granicę. Właśnie mówiłeś o tym, że ciągle wierzysz w siebie i ten twój ostatni występ na zawodowym ringu w Łomży no, chyba to potwierdził, bo w dobrym stylu dobra walka, szybkie zwycięstwo przez nogę. Powiem tak, że jak to się mówi, nie zawsze zawodnikowi jest równy, no tutaj akurat na tą walkę, nie ukrywam, no byłem dobrze przygotowany, niezależnie uważam, nie wiem, czy ta walka się zakończyła na szczęście przed czasem i wygrana przeze mnie, a gdyby to trwało dłużej, również myślę, że bym dobrze zaboksował, aby był to inny zawodnik, też uważam, żeby byłoby nieźle, a jeżeli powiem tak, jeżeli się przygotuję na 100% i po drodze, jak to się mówi no w sporcie, różnie to bywa, nie nadarzy się okazja, kontuzja, no to jestem naprawdę, uważam, w stanie zdobyć tytuł Mistrza Świata.